Dzień w minutę, Michał Kobosko. Wczoraj rząd i kontrolowane przez niego media przypuściły ostry atak na opozycję za opóźnienie o jeden dzień rozpatrywania ustawy covidowej. Cała sprawa pewnie wkrótce zostanie zapomniana, jeden dzień nikogo nie zbawia, ale pokazuje ona obłudę i fałsz w obozie tzw. Zjednoczonej Prawicy. Po pierwsze, tego wygranego głosowania przez opozycję wczoraj nie byłoby, gdyby w pracy stawiło się około 30 posłów Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj zlekceważyli swoje obowiązki, nie włączyli się do głosowania zdalnego. Po drugie, rząd i jego media wylewające krokodyle łzy nad losem lekarzy i pacjentów, to brzmi ultra fałszywie. Ledwie kilka dni temu przedstawiciele obozu władzy atakowali medyków, atakowali lekarzy za to, że unikają wykonywania swoich obowiązków służbowych. Po trzecie, wreszcie opozycja ma święte prawo znać dokładnie zapisy, nad którymi ma głosować i wnosić swoje poprawki. My także, Ruch Polska 2050, wniesiemy dziś całą grupę poprawek do tej jakże ważnej ustawy. Jak widać, w obozie Zjednoczonej Prawicy i samego PiS-u nie ma dziś nic zjednoczonego i tak już zapewne pozostanie. Dziękuję bardzo.